Dzień dobry, biało-niebiescy kibice. Lepiej tego odcinka nie można było zaczynać. Jesteśmy tuż po fantastycznym zwycięstwie we Wrocławiu, po pokonaniu lidera ekstraklasy, a także mistrza rundy jesiennej. To, co się tam wydarzyło, na pewno napawa nas dużym optymizmem przed resztą pozostałych meczy, które nas czeka już na wiosnę. Dużo się działo w tym tygodniu, przeprowadzony jeden transfer, także już przygotowania do nadchodzącego meczu z Rakowem, więc będzie o czym w dzisiejszym już 10. odcinku Człowieka ze Stali opowiadać i zapowiadać mecz z mistrzem Polski. Do dzieła! Wyjeżdżając do Wrocławia, nikt sobie nie wyobrażał, że będziemy w stanie urwać 3 punkty Śląskowi. Niektórzy nawet mieli obawy co do nawet remisu na tarczyńskiej arenie. Było zupełnie inaczej, lecz nie chciałbym się tutaj jakoś bardzo rozwodzić na tym spotkaniu. Dlatego chciałbym tylko pokrótce powiedzieć, dlaczego ten mecz wygraliśmy. A wygraliśmy na pewno dlatego, ponieważ Śląsk zagrał dużo słabiej niż tydzień wcześniej z Pogonią Szczecin. Śląsk zagrał, wydaje mi się, że poniżej oczekiwań. Czy zlekceważył zespół Stali? Chyba nie. Chyba aż tak tutaj zbytnio nie było. Piłki mieliśmy bardzo często przy nodze w tym spotkaniu. 40% tylko meczu byliśmy przy piłce. Wiadomo, że to Śląsk był tym zespołem, który miał tą grę prowadzić. To Śląsk miał jak najbardziej na nas napierać i próbować szans. No i na pewno Śląsk chciał to spotkanie wygrać jak najwyżej. No było zupełnie inaczej na nasze duże, duże szczęście. XG to jest statystyka, którą Kamil Kieraś przekłamuje i to naprawdę, naprawdę już od kilku meczów. Mamy tylko 29 setnych XG, a strzelamy jedną bramkę i to spotkanie wygrywamy. Jeśli chodzi o Śląsk i 1,43 XG, no to tu już jest prawie półtorej bramki. Strzały celne, jeden strzał, jedna bramka. No i to jest właśnie zespół Kamila Kieresia. Z jednego strzału celnego można ugrać 3 punkty na terenie lidera i najlepszej drużyny podczas jesiennych meczów w naszej lidze. Chapeau bas, można by powiedzieć. Na pewno to, co zespół zrobił we Wrocławiu, powinno się to uznać za duży, duży respekt, duży szacunek dla naszego zespołu. Skład był mniej więcej taki sam jak na mecze z Puszczą. Oczywiście zabrakło w wyjściowej składzie Piotra Wlazły, który z tym właśnie urazem, z chorobą się zmaga, więc no szkoda, że Piotra Wlazły w tym spotkaniu nie było i zobaczymy, czy zagra z Rakowem. Co warto wspomnieć, Rafa Santos w końcu zagrał mecz w barwach Stali, w którym nie popełnił znaczącego błędu na przebieg pojedynku. To jest duże, może nie uznanie, no to jest duży plus dla Portugalczyka. Zagrał takie okej spotkanie, nie było jakoś jego przebłysków w tym meczu, ale też nie można się w zasadzie do niczego Portugalczykowi przyczepić. Ilja Szkury no, pokazuje, że ten podpisany kontrakt no, to jest na pewno duży plus. Strzela drugi mecz z rzędu z bramką. Bramka, która daje zwycięstwo. Troszeczkę zawiódł mnie w tym spotkaniu Maciej Domański. Tak sobie potem po tym spotkaniu czytałem ocenę jego występu i miał taką chyba najmniejszą średnią, jeśli chodzi o ocenę z tego występu tych, co grali od początku. Średnio 6,4, taka ocena w skali na 10, więc no najniższa ocena, jeśli chodzi o ten wyjściowy skład. No więc to może nie był jakiś wybitny mecz Maćka, lecz no nas nie może tutaj jakoś zbytnio rozczarowywać, ponieważ on co mecz praktycznie jest w bardzo dobrej dyspozycji, więc taki jednodniowy jeden mecz
słabszy oczywiście. Wybaczamy. No i Mateusz Kowalski, który udowadnia, że no stracił ten rok, podczas którego był na wypożyczeniu w Radomiaku, potem nie był, potem był, potem siedział na ławce rezerwowych. To był duży błąd, jeśli chodzi o Legię. A teraz Mateusz Kowalski mi się troszeczkę odgryza i pokazuje, jakim jest fenomenalnym bramkarzem. I te parady jego, jedna z tych parad, w którym zrobił tak zwanego pajacyka a la Artur Boruc, ta jego interwencja została nagrodzona paradą kolejki, jeśli chodzi o jakąś nagrodę, wybrane także przez biało-niebieskich kibiców MVP tego spotkania, więc Mateusz Kowalski jest naszym bardzo ważnym elementem tego zespołu. Podsumowując, duża niespodzianka. Wygranie ze Śląskiem, dwa mecze z wygraną z rzędu, to jest naprawdę, naprawdę duży wyczyn i zespół Kamila Kielesia, widzę, idzie do przodu. No i miejmy nadzieję, że także będzie to w sobotę. A teraz pora pomówić o nowym zawodniku Stali Mielec. Jon Gheorghe to nowy zawodnik Stali Mielec, 24-letni rumuński piłkarz, środkowy pomocnik, nominalnie właśnie ten następca Michała Trąbki, jak wszyscy o tym transferze mówią. W obecnym sezonie rozegrał 21 meczów ligowych w barwach Sepsi OSK oraz 6 spotkań także w tym klubie w ramach gry w Lidze Konferencji. Piłkarz został oczywiście wypożyczony do końca obecnego sezonu z opcją wykupu przez nasz klub, więc to jest na pewno duży plus. Zobaczymy, czy ten zawodnik wypali, czy ten zawodnik potwierdzi swoją jakość, którą zapewne ma, ponieważ no tutaj na pewno klub w tych ostatnich dniach, tych okienka transferowego by nie ściągał piłkarza, o którym zbytnio nie wiadomo. Było dużo tutaj przewijało się nazwisk, jeśli chodzi o pomocników. Był jeden zawodnik także na testach, ale po nich jednak z gry w zespole z Mielca zrezygnował, ponieważ chyba to chodziło o to, że rodzina nie chciała mieszkać 100 km od wojny na Ukrainie. Bodajże tak mówił chyba Kamil Kieraś nawet w jednym z wywiadów. Już teraz sobie nie przypomnę, który to był wywiad. Więc jeśli chodzi o Jona Gheorghe, to jest zawodnik, który no, będzie grać w środku pola. Zobaczymy, czy jest on gotowy na mecz już od początku z Rakowem, ponieważ no, Rafa Santos no, na pewno by nie chciał oddać tak za darmo to miejsce, ale patrząc, jak Rafa Santos grał, tylko nie patrząc za mecz ze Śląskiem, tylko też wracając do meczu z Puszczą, w którym to my straciliśmy pierwszego gola właśnie w dużych ilościach procentów z jego właśnie tego złego zachowania. Dlatego czy Jon Gheorghe zagra od początku, to jest duże pytanie, jak on jest gotowy, ale wydaje mi się, bo grał dużo w tym swoim byłym zespole, więc no, on na pewno jest gotowy na tą grę. Zobaczymy, jaki plan na niego będzie mieć Kamil Kieraś. Nagrywam to przed konferencją, przed meczem z Rakowem, więc jeszcze tutaj zbytnio konkretów, jeśli chodzi o tego zawodnika, zbyt nie mam. Na pewno gość, który strzela ładne bramki, bo ostatnio też ładna bramka z pola karnego. Na YouTubie też lata wiele materiałów, w którym strzelał fajne bramki w meczach ligowych, więc na pewno to kopyto Jon Gheorghe ma i z pewnością będzie chciał nam to zaprezentować na Solskiego. Jeden postać już mniej więcej przybliżona. Zobaczymy też, jak on będzie wyglądał już na boiskach ekstraklasy, bo dużo o nim teraz mówić można, a jak to wyjdzie w praniu, to dopiero się okaże. No i co? No i pora przejść do tego dania głównego, czyli mecz z Rakowem, który jest już przed nami w sobotę o godzinie 12, więc lecimy z tematem.
Ósmy zespół PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z szóstą drużyną naszej ligi. Jest to pojedynek, na który wiele, wiele osób sobie ostrzy zęby. Raków przyjedzie do Mielca, Raków przyjedzie na Solskiego 1 i tu będzie chciał po raz dziesiąty wygrać ze Stalą Mielec w całej historii. Łącznie do tej pory z Rakowem zagraliśmy w sumie na wszystkich poziomach rozgrywkowych 19 spotkań. 6 wygraliśmy, 4 razy dzieliliśmy się punktami oraz 9 razy lepszy był od nas zespół spod Jasnej Góry. Jeśli chodzi o ostatni mecz, przegraliśmy w Częstochowie 0-2 na stadionie Rakowa. To było spotkanie no nie do końca takie dobre w naszym wykonaniu, choć do pewnego czasu do strzelenia pierwszej bramki przez zespół Rakowa nie wyglądaliśmy wcale źle, jednak ta bramka nam dużo, dużo skrzydła podcięła i potem zaczęły się duże kłopoty. Kamil Kieraś no nie ma zbyt dobrego bilansu, jeśli chodzi o grę z Rakowem. Jedno tylko zwycięstwo, jeden remis oraz 4 porażki, więc no dla trenera Kamila Kieresia też to będzie takie wyzwanie, aby troszeczkę ten bilans swój z poszczególnym klubem poprawić. Co do jeszcze tego w meczu wówczasnego w Częstochowie, było to spotkanie, które na pewno napawało nas jakimś optymizmem, ponieważ wcale nie graliśmy źle, ale oczywiście teraz przed nami jest dużo, dużo obstawiam cięższe spotkanie. Rok temu, jak graliśmy z Rakowem, też właśnie podczas takiej jeszcze zimy mroźnej wtedy, zremisowaliśmy 0-0, więc potrafiliśmy u siebie urwać punkty zespołowi dużo, dużo lepszemu na papierze. Raków Częstochowa na pewno musi to spotkanie wygrać. Taka wtopa jak z Wartą Poznań już nie może mu się zdarzyć, jeśli cały czas zespół medalików chce myśleć o biciu się o mistrza Polski. Natomiast nasza sytuacja w tabeli jest na pewno spokojna. 8 punktów nad strefą spadkową, choć nie można tutaj na nawet minutę jakoś poczuć się już usatysfakcjonowanym tym wynikiem, ponieważ 8 miejsce, jedna porażka, możemy zlecieć nawet pod strefę spadkową. Straszny jest tutaj ścisk, jeśli chodzi o te miejsca od 8-9 do aż samego dołu, do miejsca 16, bo Ruch i ŁKS troszeczkę tymi punktami od reszty zespołów odstają. Więc no czeka nas na pewno ciężkie spotkanie. Ilja Szkurin no, ma dużo do udowodnienia w sezonie 2022. Zagrał zaledwie 2 mecze w zespole Rakowa. Był totalnym niewypałem, więc na pewno Ilja ma coś do udowodnienia. Białorusin na razie tylko, jeśli chodzi o ekstraklasy, to ma 20 meczów, 10 goli i 5 asyst, co jest fenomenalnym rezultatem. W Rakowie też przez pewien czas grał Maciej Domański w dwóch sezonach. W sezonie 2018-2019 to był sezon, gdy Raków do elity awansował i w tym sezonie rozegrał 23 spotkania. Następnie potem Maćka Domańskiego ekstraklasa, można by rzec, zweryfikowała. Marek Papszun totalnie odstawił tego zawodnika i zespół w zespole no, Maciej Domański sobie tego miejsca nie znalazł. Przez pół roku siedział na ławce rezerwowych i tylko 5 spotkań w tym premierowym sezonie, jeśli chodzi o debiut Rakowa w Ekstraklasie. No i wtedy podczas zimowej przerwy Domański stwierdził, że wróci do Mielca i od tej pory cały czas, jeszcze od czasów pierwszej ligi, reprezentuje barwy zespołu z Mielca. Także oczywiście tutaj historię z Rakowem ma cały czas. Obecnie Jakub Rozwadowski, który jest od lata wypożyczony do nas na cały ten sezon. Jednak jeśli chodzi o Rozwadowskiego, zbytnio powiedzieć nie można, bo on jeszcze debiutu w Ekstraklasie w barwach Stali Sił nie doczekał. Na pewno chce o to walczyć, ale czy to mu się uda, no to jest tylko zależne od jego dyspozycji, od decyzji trenera Kamila Kieresia. No i ostatni zawodnik, który wiąże historię obydwu tych klubów, Bartosz Nowak, bardzo dobrze znany i bardzo lubiany w owym czasie Bartosz Nowak, który przyczynił się do awansu Stali
dostali do Ekstraklasy. Wyśmienity sezon 19-20, ale ten zawodnik miał w sumie dwa epizody w zespole z Mielca. Był wypożyczony w 2015 roku. Zagrał mało, tylko 3 mecze. Następnie wrócił po kilku latach już na stałe, na 3 lata, od 2017 do 2020 roku, jako już normalnie piłkarz Stali. W tym okresie zaliczył 86 meczy i doliczył do tego 32 gole, co jest na pewno bardzo dobrym wynikiem. Był to świetny piłkarz, potem transfer do Górnika Zabrze, tam też się odnalazł w Zabrzu, zasłużył transfer na jeszcze wyżej, no i trafił do Rakowa, gdzie gra już do tej pory, więc dla Bartka też będzie na pewno tutaj miło wracać na Solskiego 1 i wspominać te czasy w zespole z Mielca. Nam wspominać na pewno już tego odcinka nie będziemy, ponieważ dobiegliśmy do samego końca 10. odcinka Człowieka ze Stali. Mówiąc już tak potocznie, jedziemy z Rakowem po 3 punkty. Sobota, godzina 20:00. Ja to nazywam nawet hit kolejki, bo na pewno dużo się w Mielcu będzie działo, więc bądźcie z nami. Oczywiście transmisja na kanale PDK Live. Subskrybujcie ten kanał. I już niedługo kolejny odcinek Człowieka ze Stali. Do usłyszenia!